No dobrze, aplikacja była, widziałeś film, kurczę, powłoka. Na początku nie wiedziałem, co dostałem, bo to było bez napisu. Czas na test trwałości. Samej powłoki, słuchaj, no rewelacja. Jeżeli ci gdzieś przysmuży i zostawisz taką chmurkę, powrót i usuwaj ją. Ja osobiście mówiłem, że zostało mi tam, myślałem, że to od czego to miało być, że to światło tak pada. Nie, okazało się, że tam nie dotarło do tej powłoki. I słuchaj, ona cały czas była. Cały czas tam siedziała. Przez cały ten okres widziałem tą chmurkę, to niedotarcie. Po roku czasu tak naprawdę z tą powłoką się nic nie zmieniło. Raz ją tylko chyba tak można powiedzieć, że no to nie był typowy serwis. Tak ją dogłębniej doczyściłem i położyłem później jakiś kudeczek. Tak. A to już pod koniec, kurczę, tego testu. I słuchaj, później chciałem ją zmyć tym samym produktem co Kenkota. Co ty, w ogóle wrażenia na tym nie zrobiło. Jak było fantastyczne hydro, tak jest. Także po roku czasu, ponad rok czasu i słuchaj, siedzi jak wściekła. Czy powłoka jest fajna? Zajebista, naprawdę. Samo oczyszczanie. Tak naprawdę na tym aucie z tych zabezpieczeń w trakcie tego, co było to Delixirum, to ten panel zachowywał się najlepiej, najprzyjemniej. Najlepszy poślizg, najlepsze domywanie, najlepsze suszenie, naprawdę. A róż wszelakiej maści przecież produkty kładłem, wiadomo, przez ten okres czasu, jak testowałem. I ta powłoka naprawdę trzyma fantastyczny poziom. Czy ją polecam? Zdecydowanie tak. Czy polecam ją amatorom, którzy nigdy nie kładli powłoki? Nie. Wiem. Chyba nie. Znaczy, wiesz co? Jakość kładzenia można powiedzieć, że tu jest, kurczę, jak Carplighta. Bo tam też jak, kurczę, nie dotrzesz, to też chmurkę zostawisz. To tak, to polecam. Będzie spoko. Tylko musisz kupić sobie tą latarkę turystyczną, która właśnie pokazuje niedociągnięcia i bez problemu. Naprawdę, tak jak zresztą na filmie, docieranie i zabawa tą powłoką. Zero problemów, a później jakość, kurczę, samooczyszczania i osuszania, rewelacja. Tym bardziej, że ja, słuchaj, nie uzupełniałem jej niczym.
tak naprawdę nie robimy jej takiego konkretnego serwisu jakiegoś, tak żeby po prostu lepiej ją tam troszeczkę doczyściłem i położyłem jakiegoś kudeczka i to jest wszystko. Żadnego boostera takiego typowego do podbijania powłok. No efekt, ja jestem miło zaskoczony, naprawdę. Bo po internecie krążyły różne wtedy klimaty o firmy Delixirum i kurczę, tam psy wieszali, że powłoki takiej i owakiej, kurczę, a to słuchaj, z tych wszystkich produktów, które używałem, to chyba tylko ten top coat, coś tam było właśnie, takiego paskudnego, co kurczę, nie do dotarcia chyba, tak, a tak poza tym, słuchaj, jeżeli chodzi o tę firmę, jestem miło zaskoczony, naprawdę. Naprawdę poziom jest, a zresztą ta powłoka to udowodniła. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!